Witamy Was serdecznie w kolejnym dniu. Do dzisiejszej zabawy potrzebne nam będą gąbeczki, patyczki do szaszłyków i kolorowe słomki, które zastąpić możemy kolorowymi makaronami lub jakimikolwiek innymi rzeczami, które mają w środku dziurkę. W gąbeczki wbijamy patyczki. Poproście proszę, żeby rodzice Wam pomogli w tym. Każdy patyczek to inny kolor. Naszym zadaniem jest posegregowanie słomek na odpowiednie patyczki. Podczas nawlekania możecie liczyć, ile już słomek zostało nawleczonych. Możemy też rzucać kostką i nawlekać tylko taką ilość słomek, którą wskaże nam kostka. Kolorowe makarony zabarwić możemy na przykład przy pomocy bibuły. Rzucamy naszą kostką do gry. Liczymy ilość oczek, które nam wypadły. I taką samą ilość nawlekamy na naszą wykałaczkę. Propozycją karty pracy na dziś jest labirynt. Dla maluszków labirynt z miszkami, a dla starszaków labirynt z pieskiem, którego trzeba doprowadzić do budy. W środę w naszym przedszkolu odbywa się zawsze lekcja języka niemieckiego. Pani Karolina przygotowała dla Was propozycje piosenek, które znajdziecie pod filmem.